Tym razem na sesję radni przybyli godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem obrad i obejrzeli przedstawienie bożonarodzeniowe. Mimo iż w trakcie spektaklu radni oraz pracownicy urzędu otrzymali symboliczne rózgi, to świąteczna i spokojna atmosfera była odczuwalna przez całą sesję. Miłą atmosferę wzmocnili jeszcze bardziej sołtysi ze wsi Bolejny i Żelazny, którzy podziękowali radnym oraz burmistrzowi za zrealizowanie w ich miejscowości ważnej inwestycji. Mieszkańcy Boleń i Żelazna pragną serdecznie podziękować za podjęcie decyzji o wykonaniu zadania pod nazwą budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz ze stacją uzdatniania wody. Długo oczekiwana inwestycja dobiegła końca w dniu 30 października 2012 roku. Serdecznie dziękujemy za stworzenie mieszkańcom lepszych warunków życia codziennego, które wzbogaciły atrakcyjność naszych wsi oraz umożliwią rozwój turystyki. W trakcie obrad wspomniano także o nagrodach, jakie przyznano miastu i gminie Nidzica, a także burmistrzowi oraz pracownikom instytucji samorządowych. Pod koniec sesji sielankową atmosferę lekko rozwiał jeden z radnych, który zapytał się o obecność na spotkaniach i komisjach. Jeśli chodzi o nasze spotkania, które są organizowane z jakimiś kierownikami, dyrektorami, żeby były jednak wszystkie formalne. Jednak tą dietę pobieramy, a z tym chodzeniem jest różnie, także żeby nie było wyjątków. Radni stwierdzili, że nie ma spotkań nieistotnych i nie da się jednoznacznie określić, które z nich są mniej lub bardziej ważne. Drugim problemem jest umożliwienie radnym obecności na tych spotkaniach, tak aby ich termin był komfortowy. Czasami intensywność spotkań jest tak wielka, że wypadają codziennie w kalendarzu. Wiadomo, że wszyscy pracujemy. To skoro tak, to ja mam propozycję. Oczywiście będę za w momencie, kiedy one będą w godzinach popołudniowych, czyli wtedy, kiedy my będziemy realizować również swoją pracę zawodową. Radni po zamknięciu 26 sesji Rady Miasta ustalili, że przewodniczący będzie decydował o takim terminie spotkań, aby jak największa liczba radnych mogła w nich uczestniczyć oraz w informacji o spotkaniu znalazła się treść zachęcająca do udziału w nim.